Dzień dobry, jestem Kurt Dubin. Gramy takiego trochę innego punka niż wszystkie inne zespoły. Gramy hardcore punka. Proszę, coś innego już wszystko. Za mało energii! Dajcie cover! Trochę dziwnie bez kamer od nas. Ja mam bardzo wnajdzie! Co, to ty byś musiał śpiewać. Bo to twoje pokolenie. Kiedyś miał na forum hardcore.pl taki nick Piaseczna Mosh Crew. W tym crew był sam, a potem przyjechał do Warszawy. I nadal był sam w tym crew. A teraz jak jego brat podrósł, to on już nie ma crew. Mosh Crew. No ale tak generalnie hardcore jest strasznie fajny, bo to jest mimo wszystko coś więcej niż muzyka. To, że właśnie Kuba z nami zaśpiewał, jest też bardzo fajne i jeśli ktoś zna tekst, to on tak nie zna, chce się walnąć w głowę mikrofonem, to też poproszę. To może nie tym, tamtym. Bo taki mam tam. No. Już? Thank you.
Słuchajcie, naprawdę nie wszędzie jest tak, że w domach kultury mogą zagrać kapele punkowe, hardkorowe, że Dom Kultury jest zaangażowany w taki festiwal, który tutaj macie co roku, który się nazywa Open Hardcore Fest. Który jest nie tylko wydarzeniem muzycznym, ale możecie tam znaleźć mnóstwo bibuły, mnóstwo książek dotyczących wegetarianizmu, weganizmu, dotyczących różnych antysystemowych akcji, mniej lub bardziej bezpośrednich, ale też tego, żeby zacząć trochę myśleć o tym, co nas otacza. Bo fajnie sobie można tak przejść przez życie, nie zauważony przez nikogo, ale też samemu niczego nie zrobić. A niech nas nikt nie zauważa, ale róbmy coś. To jest ważne, szczególnie wśród tych młodszych osób, które teraz nie mają po 16-17 lat. Bo od was może ktoś, kto teraz miał o tym wszystkim pojęcia, będzie mógł wziąć przykład. Także fajnie, że jesteś. Fajnie, że coś robisz. Dziękuję. Warszawy też naszymi przyjaciółmi. Śpiewał w takim zespole Nothing Between Us. Fajnie właśnie, to jest fajnie, jest takie tworzenie grupy. Jak przyjechałem 9 lat temu do Warszawy, nie znałem tutaj nikogo. Teraz wiem, bo to sprawdziłem, mam ludzi, dzięki którym mogę żyć i dzięki którym żyję.
pewnie mnie tu nie było. Tylko historię to. Przyjaźń jest generalnie chyba najfajniejszą i taką. Nie mogę. No, no najlepszą po prostu rzeczą w naszym życiu. No trochę pierdolę, ale tak jest. Wasze panie, w trudnych sytuacjach w życiu kogoś taki można liczyć. Na szczęście mamy taką grupę siebie nawzajem. Gramy koncerty, razem jeździmy razem, wspieramy się w trudnych chwilach. Też wielka piątka dla tego taty, który tu przyprowadził swojego małego dzieciaka. Bo generalnie mamy po te 15, 18, 20, 25 lat. I tak słyszymy tylko, ej, masz tatuaże, kim ty jesteś? Brudasem, kurwa, nie wiem, z więzienia czy coś. A to nie jest tak, bycie innym niż ogół wcale nie oznacza, że jest się gorszym. Mówię wam tym, coś o tym. Spróbujcie z tej też. Spróbujcie diety bezmięsnej. Ja całe życie jadłem mięso i wyobrażałem sobie siebie bez mięsa. W sumie jakiś czas temu, ponad rok, zrezygnowałem z tego i to było jedno z lepszych decyzji w moim życiu, naprawdę. Jedna bardzo ważna kwestia. Mianowicie antyfaszyzm, antynazizm, wszelkie przejawy chujowych zachowań. To nawet nie chodzi o to, o anty, chodzi o to, że trzeba być po prostu człowiekiem, tak? I nie można nikogo osądzać na podstawie tego, co wierzy. Czy jaki ma kolor skóry, to nie są takie górnorodne hasła, to jest po prostu, tak powinno być, a tak nie jest.
stereotypy powielane przez nasze babcie, przez nasze mamy i przez kolegów z pracy, niestety są w nas strasznie głęboko. No i to boli ludzi wrażliwych, takich jak ja. Bo to generalnie nie jest tak, że my tutaj stoimy i wygłaszamy górnolotne hasła, jakieś piękne sentencje, nie mamy jakiejś tam recepty na życie, to chodzi generalnie o to, żeby zmieniać samego siebie, tak? Przynajmniej ja w to tak odbieram, że zmieniam samego siebie, żyję dla siebie. No i zmieniam siebie i tylko to mogę, tak? A jeżeli kogoś to zainspiruje do czegokolwiek, no to tylko super. Dziękuję. I nie ma co wierzyć idolom, szczególnie takim z telewizji. Chcielibyśmy podziękować Nerwowi za to, że możemy sobie z nimi jeszcze jutro też pojechać do Piły, zagrać razem. Chociaż gramy wszystkie też do szyka, ale grają w drodze. No i wszystkim dziękujemy, którzy się przyczynili do tego koncertu. Just a
With the best of this, they will not see. No, never walk.